Słuchowisko według powieści Andrzeja Szczepiorskiego. Część pierwsza. Panie, tu jestem. Panie. Dobrze. Panie, straże pilnują każdego przejścia. Wiem o tym. Jestem uzbrojony. Niewiele mam do stracenia. Jeśli trzeba... Przebiję się przez strażę i umknę do księcia Dawida. Panie, miasto będzie cię błogosławiło. Byle tylko książę zjechał, zaraz skończy się to całe diabelstwo. Tak i ja myślę. Nie będę siedział spokojnie, gdy spadają głowy niewinnych obywateli. Panie, boję się o twoje życie. Jeśli trzeba, pójdę z tobą. Ja umiem władać bronią. Mam. Bałem się ogromnie. Wiedziałem lepiej od innych, co czeka śmiałka, którego pochwycą straże. Miasto Arras w tym względzie jest bardzo okrutne, bo ceni sobie przywiązanie obywateli. Tortury nie mogą trwać krócej, jak od wschodu do zachodu słońca. Sam należałem do autorów tego prawa, któreśmy oznajmili obywatelom w roku, kiedy wygasła zaraza. Pociechą mi była myśl, że oto trwa głęboka jesień. W pełni lata tortury były najsroższe i trwały najdłużej. Ale i tak rozumiałem, że ryzyko jest wielkie. Panie, brama otwarta. Prawda. Brama szeroko otwarta i most nieodwiedziony. Strażnicy grają w kości. To się przedtem nigdy nie zdarzyło. Zawsze od zmroku miasto Arras zamykało się szczelnie. Panie, ukryj się. Ktoś idzie. Mnich od Cyrsu. Idzie wprost do bramy świętego Idziego. Zatrzymają go. Ciszej. Panie, wybacz mi małoduszność, ale nie pójdę z tobą. Jakże to... Sam się ofiarował z pomocą. Wiem, lecz dzwonię zębami na myśl, co się stanie, kiedy nas pochwycą. Obłupią ze skóry. Odrąbią każdy po kolei członek, wyrwą język, wypieką oczy, a potem z wolna... Zamilcz ten papałan! Przechodzi. Tak, panie, przechodzi. Jeden tylko strażnik rzucił na niego okiem. Przeszedł. No, jakiś obcy człowiek. U nas w Arras Cystersi nie żyli nigdy. Jeśli roztropny, przecież da znać księciu, co się w tym mieście dzieje. Co mam robić, panie? Odprowadź wierzchowca do stajenia. A sam się kładź spać.
Słucham cię, panie, słucham. Miasto Arras spłatało mi diabelskiego figla. Jakże bym miał stamtąd odejść przy otwartych bramach? Co innego pokonując trudności albo zgoła wydając walkę strażom na śmierć i życie. Ale tak. Święci imię Twoje, bądź wola Twoja. Janie, zaiste Ty nie kochasz naszego miasta. Raczcie wejść, ojcze. Witam was z całym szacunkiem. Oto wygodne miejsce. Chciałeś poprzedniej nocy opuścić miasto. Chciałeś zemknąć nocą na dwór biskupi i Dawida nam na kark sprowadzić. Proszę, ojcze, racz skosztować tego najwyborniejszego trunku. Podajcie jadło. Nie tknę niczego w tym domu. Zamyśliłeś czmychnąć z miasta. Nieprawda. Nieprawda? Zaraz się przekonamy. Oto jadło, panie. Mów. Coś mi doniósł wczoraj rano? Pan Jan chciał opuścić miasto Arras, aby się udać na dwór biskupi. Mów dalej. Miałem przeprowadzić konia przez sekretną furtę. Odejdź. Słucham, ojcze. Ojcze, wysłuchaj mnie. To prawda. Chciałem jeździć do biskupa, bo już nie mogę patrzeć na te okropności. Czas z tym skończyć. Czas, aby miasto wróciło do swego sumienia i uczyniło skruchę. Ojcze. Lepiej zamilcz, Janie. Uczniu mój umiłowany. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiedziałem doskonale, że tylko w umyśle Alberta zrodzić się mógł plan tak chytry, jak otwarcie na ścieżaj bram miejskich. Nie było Arras mądrzejszego i bardziej dostojnego człowieka. Umysł tego świętego starca rozświetlał ścieżki mojego życia. Wychowałem się w jego cieniu, lub raczej w jego blasku. Przybyłem do Arras jako człowiek bardzo młody, nie ukończywszy jeszcze szkół, bez znajomości pisma, bez żadnej ogłady. Oddano mnie pod jego opiekę, kiedym miał 20 lat. I w gruncie rzeczy niczego poza tępym klepaniem pacierzy nie potrafiłem czynić samodzielnie. Zajął się mną serdecznie, otaczając nie tylko opieką, ale uczuciem tkliwego przywiązania, jakie mężczyźni dorośli i doświadczeni zwykli przelewać czasem na młokosów, w których widzą przedłużenie swoich życiowych ambicji. Klnę się na Boga żywego, że widział we mnie swojego następcę. Bierz pewność. I skąd się ona w tobie bierze, że bardziej godzi się ufać własnemu umysłowi niż do objawieniu? Wierzysz w Boga? O tak! Tak, ojcze czcigodny! Z całego serca wierzę w Boga. A w diabła wierzysz? Wierzę w diabła. A czy wierzysz, uczniu mój, że Bóg i diabeł walczą o twoją duszę? Tak, ojcze. W to także wierzę gorąco. Wierzysz zatem, że zarówno Bóg, jak i diabeł wpływają na twoje myśli? To tak jest bez wątpienia. A zatem postęp twego umysłu stanowi coś, co zdaje się być nieustanną walką. Łaska niebieska zmaga się w tobie z postępami piekła. Gdzież odnajdujesz potwierdzenie, że twoja chroma myśl, spętana tysiącem zależności, wpływów, gustów, lubieżnych zachceń,
obaw i kapryzów może być bardziej jasna i skuteczniejsza w poznawaniu zamiarów Boga niż nauka Kościoła. Żyjemy w okrutnych czasach, drogi Janie. Ludzie nie chcą być zacnymi chrześcijanami. Biorą przykład z rozwiązłych książąt i głupich biskupów. Oddają się cudacznym zboczeniom. Poszukują boskiej obecności w życiu codziennym. Nie starają się wyśledzić zamysły Boga, aby wyjść im naprzeciw. Lecz Bóg sobie nie życzy, by ludzie tak gorliwie zabiegali o zbawienie. Janie, zaufaj mi. Strawiłem życie wśród ksiąg i rozpraw najmądrzejszych autorów. Jest to śmiechu warte. Gardzę tymi wszystkimi uzurpatorami, którzy pragnęliby, ufając rozumowi, ocalić Kościół Święty. A zatem co czynić, ojcze? Najpotężniejszą siłą Kościoła są sakramenty. One bowiem stanowią wąską kładkę, po której Bóg zbliża się ku nam nad przepaściami życia. Dochowując wierności sakramentom, dochowujesz wierności Bogu. On jest z tobą, ty jesteś z nim. Jeśli ci dał umysł, to nie po to, abyś sięgał ku niebiosom, lecz wiedział, jak się poruszać po ziemi. Panie, gdzie mieści się dusza moja? Tu, syn, tutaj, w twojej piersi jest dusza, oddech Boga, siła, dzięki której poruszasz się i myślisz, czujesz spiekotę, chłód, śpisz, jesz i mówisz. Ojcze, czy również dzięki tej sile pożądam kobiety? Tak jest, bez wątpienia. Bo Bóg nie domaga się wcale udręczeń. Jest wspaniałomyślny i kocha cię. Stworzył zatem kobietę, byś mógł jej pragnąć i ją posiadać. Panie Janie, że nie spodoba się Bogu, co czynimy owej wiosennej nocy na łąkach Arras. Bóg nie domaga się wcale udręczeń. Stworzył kobietę, bym mógł jej pragnąć. Zatem pragnę. Wesoło jest dziś tej wiosny w Arras. Tak, wesoło. Odkąd wraz z księciem Filipem przybył wesoły tłumek Burgundów i Anglików chętnych do kielicha. Ja także jestem angielką. Jesteś wielce w miłości sprawna. Dobrze mi z tobą. Precz! Naczynie szatana! Precz, powiadam! Ojcze, za co? Za co mnie bijecie? Miałeś przykazane przygotować sputę nad komentarzem czcigodnego Gersona. Ojcze, litości! A ty co robisz? Włóczysz się po kątach z występną dziewką. Masz się dobrze. A gdzież pewność, że jest rzeczą godziwszą wielbić Boga dysputą o dziele mistrza Gersona, niżeli lędźwiami? Mówiłeś mi o miłości, ojcze Albercie. Stokroć bardziej kocham brzuch kobiety niż księgi starych pryków z Sorbony.
Gersonowi na nic moje glosy. Rozpadł się w proch i w najlepszym razie ujrzymy go w Dolinie Jozafata za 5000 lat. Co się zaś tyczy tej dziewczyny? Tej dziewczyny angielskiej, tośmy we dwoje na łąkach podmiejskich smakowali szczęście. I gdzie pewność, że to się nie podoba Bogu? Bluźnisz. Bluźnisz. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak właśnie było. Taki był zawsze. Kiedy nauczał, mądrość i wyrozumiałość wyciekała z niego jak woda ze źródła. Ale niechby kto spróbował żyć zgodnie z przykazaniami jego nauki, natychmiast groził piekłem. Pielęgnował w sobie czystą ideę, wedle której między człowiekiem a Bogiem istnieje cudowna harmonia. Lecz mierziło go jej urzeczywistnienie. Chodził po mieście Arras opancerzony swoją wiarą, tak skromny, że niemal pyszny, tak mądry, że niemal głupi, tak zacny, że niemal nikczemny. Jednego tylko bał się na świecie bardziej niż piekła. Bał się Dawida. Dawid zjechał do Arras nagle, z niewielkim pocztem. Stanął u Alberta, a witając go, pochylił się nisko ku ziemi. Był rosły, czarny, ogorzały od wiatrów północnych. Albert natomiast, biały jak śnieg, pochylony wiekiem, z długą, siwą brodą. Bastard królewski, niespożyta jucha, diabeł wcielony, szarłok, kłamca pełen dzikiej pychy i najbardziej szalonych pomysłów. A przeciw niemu mędrzec, ulepiony z samej wiedzy, powagi i cnotliwości. Dwa żywioły, jak psy spuszczone z łańcucha. Wasza miłość, proszę pokornie do stołu. Wasza wielmożność, niezwyczajny jestem wieczerzać, ogryzając korzonki. O mój książę, proszę. Powiedz mi, zacny Albercie, kto według ciebie jest dobrym człowiekiem? Książę, kto szczerze kocha własną matkę i odnosi się łaskawie do zwierząt, jak przykazywał i nauczał święty Franciszek, ten niechybnie musi być dobrym człowiekiem. A już ci. Miałem u siebie draba, co mi dusił niesfornych poddanych, truciznę czasem podsypywał, czasem nożem dźgał w żebra z mojego rozkazu. Razu jednego przychodzi do mnie zalany łzami. Co się stało? Pytam łotra. Książę, powiada, matka mi zmarła dzisiaj o świtaniu. Do tego stopnia był niepocieszony, że wystaw sobie, wasza wielmożność, na kilka niedziel musiałem go zwolnić z wszelkiej roboty, bo mu ręka drżała i mógłby pokaleczyć człowieka, zamiast go do nieba wyprawić. Co się tyczy zwierząt, to kochał je serdecznie i tkliwie. Wyjątek potwierdza regułę, mój książę. Zatem ja także należę do owych wyjątków, ojcze. Bo matkę kocham mocno, swoje konie i psy gołubię jak mało kto, a opinią najlepszego człowieka w Brabancji się nie cieszę jakoś. Książę, to tylko kaprys waszej dostojności. Wasza wielmożność, zjechałem do Arras. Zjechałem do Arras, bo mi doniesiono, że obywatele są znużeni i osowiali nieustannym postem, procesjami, staraniami o zbawienie wieczne. Mnie o wasze zbawienie idzie tak, że klnę się na święte rany Chrystusa, że o niczym innym nie myślę i nic mnie taką nie przejmuje z gryzotą, jak upadek dobrych obyczajów. Ale rzecz w tym, że mój królewski ojciec srodze rozjątrzony
że wpływy z miast północnych mizerne, handel u nas jak dychawiczna kobyłka, mury miast skruszone, od czasów angielskiego ucisku nikt do nich ręki nie przyłożył, na traktach włóczą się wszędzie rabusie i pokutnicy, do tego stopnia, że już miejsca dla kupców nie ma. Ja bym rad miastu Arras nieba przychylić. Ale patrz, wasza wielmożność, z czego nam chleb powszedni jeść przychodzi? Dusza duszą, lecz i dla ciała okruch się należy. Ależ wasza dostojność. My się znamy, ojczaszku kochany, jak dwa łyse konie. Ty, wasza wielmożność, zbawiaj dusze ludzkie, ale we dwie niedziele zapłacisz moim poborcom 60 dukatów. Tyle dobra. Jakbym nieco poskrobał, to w twoich skrzyniach znalazłbym 1000. Ja tego uczynić nie mogę. Nie będę łupieżcą dla tutejszych ludzi. Ojcze, gdzież jest napisane, że ludzie chętniejsi są do zbawiania duszy, niżeli dostatku? Miasto Arras ginie. Coraz gorzej i trudniej przychodzi mu żyć. Prawisz im nieustannie o Panu Bogu, o Jego świętych, udzielasz sakramentów, a tymczasem bydło parchem stoczone, domy padają. Nie ma się w co odziać i co do gęby włożyć. Obywatele tutejsi uciekają do innych krajów, gdzie mniej świętości, ale za to więcej jadła. Za 60 dukatów, które otrzymam, inaczej urządzę to miasto. Ty mnie znasz, wasza wielmożność, i wiesz, żem dobry gospodarz. Tobie się zdaje, że jak przyciskasz ludzi z Bożym Słowem na ustach, to już im lekko. Moja władza polega na czym innym. Trzeba, to przycisnę, a trzeba, to poluzuję. W Utrechcie widać wiele roześmianych twarzy, a u was w Arras wszyscy wargi sznurują w modlitwie. Wasza dostojność, trzeba nade wszystko kochać tych, którymi się rządzi. Idź do kata, Albercie. Twoją miłość mogą sobie wetknąć w tyłki. Nie o to idzie, aby byli kochani, ale o to, aby się dobrze czuli. Cóż z tego, że ich kochasz, jeśli im źle? Mnie w Utrechcie kocha mało kto. A ja nie kocham nikogo, ale chcę widzieć zadowolone twarze i powszechną sytość. Bo tylko wówczas będę się czuł bezpiecznie w używaniu życia. Wasza dostojność, zabiegasz o popularność wśród tłumu. Gdyby pragnęli barbarzyńskich igrzysk, nie odmówiłbyś. Łakniesz poklasku, gdy ja nade wszystko wzniosłości serc ludzkich. Ejże, Albercie, do kata z tą wzniosłością. Gdyby mój ojciec stosował się jak należy do przykazań pańskich, wcale nie przyszedłbym na świat. Spłodził mnie grzesznie, jestem owocem jego nieprawości. Ale to wiem, żem został poczęty w rozkoszy, jakiej przykładny związek ojcu mojemu nie dawał. Nie wymagaj więc ode mnie, wasza wielmożność, wzniosłości uczuć. Bliższy jestem obywatelom miasta Arras, którzy domagają się chleba, rozrywek, niżeli ty, ojcze, ze swymi kazaniami. Każdy rządca, który walczy o duszę rządzonych, jest osamotniony. Bajasz, wasza wielmożność. Nie każdy, lecz ten tylko, który tego pragnie. Jakkolwiek by się działo w Arras, wyznać trzeba, że nasz ojczulek Albert jest czysty jak łza. Cóż z tego, że czysty, skoro dureń. Zaczęło się wszystko, by tak rzec, niewinnie. Któż by pomyślał, że tego rodzaju drobnostka da początek tak okropnym zdarzeniom? Sukiennikowi imieniem Gerwazy, którego zwano Damasteńczykiem, bo przed laty w Syrii bywał,
padł koń. Po prawdzie zdarzenie dość osobliwe, zważywszy, że ten koń był zdrów i silny. Dwulatek, ojcze. Dwulatek dobrej krwi używany pod wierzch. Otoczony szczególną opieką. Że co jadł nocą? Pytałem, panie. Nic nie dawano. Wydałem polecenie stajennemu, by rankiem osiodło wierzchowca i wyprowadził przed bramę. Miałem z samego rana jechać z serżą do Lili, ojcze. A może ci go struto, damasyjczyku? Nie było to wcale możliwe, hrabio de Saks. Bowiem wrota domu zostały zawarte przed nocą, a wszyscy mieszkańcy mego gospodarstwa to ludzie od lat znani, cieszący się moim zaufaniem. Koń, jak powiadam, był zdrów poprzedniego wieczoru. Piękne zwierzę, piękne. Rano leży bez ruchu na klepisku, brzuch wzdęty, chrapy pokryte zastygłą pianą. Poleję nad twą stratą, damasteńczyku. Nie wiem wszelako, w czymże szacowna rada pomóc ci może. Pan, ojcze. Nie znamy przecie przyczyn owego nagłego zejścia twego wierzchowca. Czego więc żądasz? Sprawiedliwości, panie! Sprawiedliwości, świętobliwy ojcze! Ukarania winnego! A któż jest winien, sukienniku? Żyd celu! Tak! Jak to? To on! Po prawdzie musiał być w tym udział sił nieczystych, bo kto słyszał, żeby koń padł tak nagle? Miałem ja z nim na pieńku od lat. To on! On rzucił przekleństwo na mojego konia! Daj świadka! Oto jest! Oto jest, ojcze! Albercie, jest! Albercie, idź! Tak. Ty, powroźniku. Tak. Zeznaj zatem, coś widział. Ja, panie Albercie... Przechodziłem w pobliżu stajen tego tak. oto sukiennika zwanego Damasceńczykiem tak. i widziałem. W nocy? Jakżeś mógł widzieć w nocy? W świetle pochodni widziałem, tak. panie. Widziałem Żyda imieniem Celus, który rzucił przekleństwo na całe jego domostwo. Ta rzucił tak. przekleństwo! Winien jest! Winien! I pod co? Żeś widział? Przysięgnę na rany Chrystusa! Przywiedźcie tedy Żyda Celusa. Dobra, przywiedźcie! Ojcze, ojcze, nie godzi się, byś rozstrzygał sprawy dotyczące mieszczan. Nawet jeśli dzisiaj okażą zadowolenie z twojego wyroku, jutro podniosą krzyk, że manipulujesz miastem wedle własnej woli. Niech lepiej oni sami słuchają Celusa. Hrabio Fariasie de Saks, gdzież jest powiedziane, że miejskie trybunały winny sądzić Żyda? Żyda może sądzić każdy. A gdzież jest napisane, że Żyda może sądzić każdy? Zresztą czyńcie, ojcze Albercie, jak wam się podoba. Jest! 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 Ściąć go! Mów prawdę. Rzucałeś przekleństwo? Wasza wielmożność, ja tego nie potrafię. Mówią o tobie, żeś mądry Żyd. Tym bardziej nie potrafię. Czy to oznacza, że do skutecznej klątwy trzeba niewiedzy? To dla jednych oznacza to, dla innych zaś co innego. Każdy czyta to, co chce przeczytać. Przyznaj, Celusie. Nienawidzisz gerwazego Damasteńczyka. A czyż mam obowiązek go kochać? Wasza wielmożność, jeśli tak, pokocham go. Nie pierwszy raz stajesz przed radą, Celusie. Przed 3 laty zohydziłeś chrześcijańskie zwłoki. Wasza wielmożność jest w błędzie. Nie miałem z tym nic wspólnego. Nie było mnie wtedy w mieście, co dowodnie wykazało śledztwo. Jednakże nie zaprzeczysz, że byłeś zamieszany w tamtą sprawę. Temu przeczyć nie mogę. Tak było, ale... Celusie, doniesiono nam, żeś się sprzeciwiał goszczeniu pana de Saks, jak każe obyczaj. Wasza wielmożność, pan de Saks poświadczy, że zawsze witałem go z należytą pokorą. Pan de Saks przybywał samotrzeć z 2 hartami i 1 wyżłem i nigdy mnie obraził jego praw. Ale nie uważasz tych praw za godziwe?
Nie do mnie należy wyrokować, co jest godziwe w mieście Arras, a co nie jest godziwe. Czyżby to miało oznaczać, że obce ci jest to miasto? Tego mnie powiedział wasza wielmożność. Aleś tak pomyślał, Celusie. Za pozwoleniem. Skąd wasza wielmożność zna moje myśli? Nie jesteś od zadawania pytań, ale od udzielania odpowiedzi. Wtedy, skoro udowodniono... Za pozwoleniem, ojcze. Co udowodniono? Zeznanie powroźnika. Czyż to nie dowód? To przecież oczywiste. Ach, tak. Skoro więc udowodniono przestępstwo, wjedźcie go do ratusza i osadźcie w piwnicy. Tam będzie czekał na wyrok. Wasza wielmożność! Ja tam. Ojcze, Żyd Celus tej nocą wywiesił się w piwnicy ratusza. Ojcze, krew tego Żyda spada na twoje sumienie. Mówisz o czymś, czego sam nie znasz i nie posiadasz. Janie, tacy jak ten są zawsze najgorsi. Zabijają bezgrzesznie. Panie Janie, Żyd Celus obwiesił się w piwnicy ratusza. Pan Albert niesprawiedliwie z nim poczynał. Biada nam, bo Bóg nie odpuszcza takich niecnych grzechów. Co mam robić? Czego ode mnie żądacie? Idź do biskupa Dawida, który jest twoim przyjacielem. Proś go, by przybył do wiernego miasta Arras. Bez jego obecności spotka nas wszystkich nieszczęście. Pragniemy zmyć krew niewinną, która spadła na mieszkańców Arras. Niechaj nam biskup powie, co winniśmy czynić. Biskup, wiedziałem dobrze, co powie Dawid. Wyobraziłem sobie uśmiech Dawida, któremu przedkładałbym prośby jego trzody. A cóż ja miastu poradzę, że ma czkawkę. A nie myślę spierać się z Albertem o jakieś żydowskie padło. Bóg dał, Bóg wziął. A ty, Janie, przestań się trapić. Mam dziewkę ze Spiry wielkiej urody, to ci ją dam. Na dwie noce. Nudzisz mnie, Janie. Jeśli do pokuty skoro, niech się wybiczują. Powiedz w Arras, że biskup nakazał procesję i 10-dniowy post. A swoją drogą ten ojczulek Albert wielce dla mnie kłopotliwy. U niego rachunek prosty. Jeden koń, jeden Żyd. Ale żeby z Bogiem się liczyć, to już moja sprawa. Ja nie wiem, ile jest wart koń w stajniach niebieskich. Witam cię, mój uczniu. Co cię sprowadza w moje progi? Ojcze... Ojcze, obywatele tego miasta są wzburzeni. Obywatele tego miasta posłali mnie... Dokąd to ci posłali obywatele tego miasta? Prosili o pośrednictwo na dworze biskupim. Jeśli cię do Dawida posłali, czemuś przyszedł do mnie? Ojcze, nie jest rzeczą właściwą wciągać w tutejsze spory dwór biskupi. Obywatele miasta są wzburzeni z powodu wypadków, jakie się rozegrały w murach miasta. Przeto w tych murach trzeba podjąć stosowne kroki. To
To brzmi mądrze, co prawda, ale w twoich ustach jest to obłudą. Janie, czyżby śmierć tego Żyda miała cię skłonić do solidarności z miastem, której dotychczas nigdy nie odczuwałeś? Niezbadane są wyroki boskie. Nagle w chwili tak groźnej, kiedy otwiera się sposobność interwencji Dawida w nasze sprawy, a obywatele tego miasta tak zawsze czujni, aby nikt nie uczynił wyłomu w przywilejach i nie naruszył ich praw, własnowolnie zabiegają o decyzję dworu. Ty stajesz się opiekunem wolności miejskich i wzdragasz się przed mieszaniem obcych w sprawy miasta. Bacz, aby Dawid nie wystawił ci rachunku za tę słabość serca. Zważ, żeś przybył do Arras jako piskle. Temu miastu zawdzięczasz swoje powodzenie. Uczyniło cię człowiekiem światłym i bogatym. Udzieliło ci zaufania i obarczyło cząstką władzy. Ojcze, wszystko, co przypisujesz miastu, jest twoją własną zasługą. Cóż stąd? Wiesz doskonale, że nie istnieje granica, która by oddzielała mnie od miasta i miasto ode mnie. Kto walczy ze mną, występuje przeciwko miastu. A kto usiłuje naruszyć tutejsze prawa i przywileje, staje się moim nieprzyjacielem. Tylko rozpacz i nieporządek w umysłach mogły sprawić, że przyszli do ciebie z prośbą o przywołanie Dawida. Słuchaj, orałem tę glebę w ciągu 20 lat i przeorałem ją. Nie kochają tutaj biskupa. Nie uczynił nic, aby zasłużyć na miłość. Ilekroć tu przybywał, mogło się zdawać, że miasto nawiedziła gromada łupieżców. Żyjemy w Arras zacnie, bez zbytków i niegodziwości, od których marnieją Utrecht i Gandawa. Bo cóż się stało z Brabancją? Powszechna obłuda, intrygi, swary, nikczemność. Osiągnęliśmy tutaj jedność, która zdaje się błogosławiona przez Boga i ludzi. Panie, Żyd Celus powiesił się w ratuszu. Wiem o tym. Biedny Żyd. Widać, że chciało się Bogu uczynić z niego wiarę. Zważ, Janie, że nie stało się nic, co by mogło obarczać nasze miasto. Rada jeszcze nie wydała wyroków, a jednak ludzie pragną oczyszczenia i otrzymają je. Chcę więc, żebyś pojął, jak niegodziwe i głupie są projekty odwoływania się do rozumu Dawidowego. Winieneś miastu Arras nie tylko wdzięczność, ale także solidarność w trudnych chwilach. Tak właśnie myślałem. I dlatego przybyłem do ciebie. Choć obywatele żądali, bym udał się do Gandawy. Ja nie znam cię od wielu lat i zawsze ufałem twojej lojalności. Idź do ludzi. I powiedz im, że byłoby niegodziwością szukać wsparcia na dworze biskupim. Sami jesteśmy panami Arras i tylko w naszych rękach jest los tego miasta. Czy nie byłoby stosowniej, ojcze, abyś sam powiadomił o tym obywateli? Nie, drogi uczniu. Nigdy nie kryłem wobec obywateli uczuć, jakie żywię do Dawida. Dlatego też decyzję moją mogliby przypisać niechęci i nieufności. Czy nie do ciebie przyszli z prośbą o pośrednictwo? Kto mógłby być lepszym posłem Arras na utrechtskim dworze? Będzie rzeczą dobrą i rozsądną, jeśli im wytłumaczysz, dlaczego odrzucasz powierzoną ci misję. Ach. Masz rację, ojcze.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Tylko w części czuję się winny za to, co Bóg zesłał na miasto Arras. Byłem Jego narzędziem i ufałem w Jego sprawiedliwość. Pozwólcie jednak, że teraz przywołam na świadka niedawną przeszłość. Owe straszne dni sprzed 3 lat, kiedy głód i zaraza dotknęły nasze miasto. Myślę, że tam właśnie trzeba szukać przyczyny, dla której uznałem słuszność argumentów Alberta. Z wiosną owego roku zaczęło padać bydło. Nastąpiły dni deszczowe i chłodne, a potem z nagła pojaśniało, przygrzało słońce. Miasto otaczały tumany mgieł. Rankiem i o zmierzchu nie sposób było dojrzeć cokolwiek na odległość wyciągniętego ramienia. W ten czas zjechał do Arras książę Dawid.